Praca zdalna komplikuje Włochom przerwę obiadową. Włochy, kłopoty z przerwą obiadową z powodu pracy zdalnej. Jak wynika z sondażu, połowa Włochów, którzy pracują zdalnie, ma problemy z organizacją przerwy obiadowej. Dodatkowo badani przyznają się, że ich posiłki są mało różnorodne, a przerwa w pracy zdalnej nierównie relaksująca jak ta w biurze. Z rezultatów ankiet przeprowadzonych przez firmę Badania Opinii i Rynku Praxivia wynika, że według połowy pytanych znacznie trudniej zjeść obiad pracując w domu niż w biurze, bo często nie można oderwać się od służbowych obowiązków i naprawdę odpocząć kilkadziesiąt minut. 39% osób ocenia, że więcej kłopotów sprawia im przygotowanie zrównoważonego pod względem składników, urozmaiconego obiadu. Blisko połowa ankietowanych narzeka na brak ruchu w czasie przerwy, a 1/3 uważa, że w nowych warunkach pracy ma mniej czasu dla siebie. Nowe problemy, nowe możliwości. W analizie wyników sondażu odnotowano, że w związku z nowymi potrzebami osób pracujących w domu otwierają się nowe możliwości dla tych firm cateringowych i lokali gastronomicznych, które zapewnią im dostawy atrakcyjnych, łatwych do zamówienia dań wysokiej jakości na przerwę obiadową. 55% uczestników ankiety deklaruje, że chce jeść tradycyjne potrawy włoskiej kuchni. W siódmym miesiącu epidemii we Włoszech zdalnie pracują nadal tysiące osób.